Witam wszystkich, nazywam się Stanisław Kowalski. Pewien człowiek o imieniu Grzegorz obczaił moje filmiki, znalazł moje filmiki na YouTubie. Bardzo mu się spodobały i napisał do mnie na fejsie, czy bym nie chciał wpaść do Melbourne na 2-3 dni, żeby pogadać, powymieniać się historiami. A że dawno nie gadałem z kimś z Polski, bo tutaj niestety dużo Polaków nie ma i nikogo nie znam z Polski, z nikim się nie trzymam. I pomyślałem, że to będzie fajna odskocznia, żeby przelecieć się do Melbourne na 2 dni. Znalazłem tani przelot, pomyślałem sobie, że prześpię się jedną noc w jakimś fajnym hotelu. Bo tutaj, jak wiecie, mieszkam trochę jak bezdomny. No i co? W tym filmiku lecę do Melbourne, także zapraszam do oglądania. Jest 5:50, jesteśmy na lotnisku. Jestem padnięty jak nie wiem co. Spałem tylko 3 godziny, wczoraj pracowałem do 11 w nocy, wróciłem do domu, poszedłem do łóżka spać. Wstałem o 4:00. Gate 34. Czekamy. Anulowany mi jeden samolot, ale już jestem godzinę później w innym samolocie. Także jest ok. Ludzie jeszcze wchodzą do samolotu. Dolecieliśmy do Melbourne. Lądujemy. Zapomniałem, że tutaj cały czas pada. Nie cały czas, ale w większości. Dobra, jestem. Zapłaciłem za busa, gdzie jest $20, bo nie było innej opcji, żeby dostać się do centrum, do miasta. I no i co? Jestem na miejscu. Może niezbyt słoneczne miasto, ale jakże wielkie. Jesteśmy w biurze, spotkaliśmy Grzegorza. Yo, siema. I tak wygląda biuro, gdzie się spotkaliśmy. I co, teraz jedziemy na plażę? Jest, jedziemy na plażę. Jedziemy na plażę. Let's go around. Matko Święta, z takim widokiem, no nieźle. Wychodzę z biura, market przed budynkiem, przed głównym budynkiem. Ale niestety nie mam czasu, żeby się porozglądać. Może później coś kupimy. Yeah. All right. Hey, this is Stan. Say hi to him. Hi. My name is Stan. Byłem tutaj dokładnie 6 miesięcy temu. I tutaj było 30 stopni, teraz jest 13, wieje. Jest na ziemi. Nawet tak nie może lecieć. Luna Park. Kiedyś może tu przyjdę. Ale z Zośką, moją siostrą. To to kurwa jest! Tutaj piłem 6 miesięcy temu. Tak to właśnie było tutaj. Jestem teraz w hotelu. Jesteśmy już przed pokojem. Także wchodzimy. Holy shit. O Jezu, pokaż mi ten widok. Stadion przede mną. Ja cię nie mogę. Ale kozak. O ja. Wielkie lustro. Jaka jest toaleta? Zobaczmy. No, powiem tak, dzisiaj będę tutaj leżał godzinę. Ja mówię godzinę. O mój Boże, i ten kip. O Jezu. Życie jest piękne. Dobra, idziemy zobaczyć się z Grzegorzem, bo czeka na mnie na dole. Powiedziałem, że długo mi to nie zajmie. Jesteśmy teraz w japońskiej restauracji.
Nie jadłem glutenu przez 2 miesiące, ale zawsze chciałem spróbować ramen. I teraz mam szansę, jestem z Grzegorzem. Hey, hi guys. Ja mam tutaj ramen z warzywami, bez mięsa. A Grzegorz ma ramen tylko z jajkiem i z pomidorem. Let's eat. One hour later. Jadłem ramen, kozacki był, wróciliśmy. I tak, za godzinę gdzieś tak wychodzę. Korzystam z pokoju, bo jak wiecie, w synie mieszkam jak robak. I teraz jakie mam możliwość bycia w takim pokoju. W ogóle spójrzcie na ten widok w nocy, ja cię nie mogę. No serio, teraz to się czuję jak... jak ktoś więcej niż tylko chleb i pasztet, jeśli wiesz o co mi chodzi. Nie ukrywam, podjarałem się. Lustereczko, powiedz przecie, kto jeszcze nie zrzucił sadła w komplecie? No jeszcze trochę i będzie. Czas się zbierać, szybka kąpiel. Dobra, przygotowałem się, wziąłem prysznic i idziemy się spotkać z ekipą. Jesteśmy u Grzegorza na chacie. Trochę nieposprzątane. Jest dobrze. It's alright. Tu masz ten cały, wiesz, tam wodę widzisz. Takie, wiesz, ty dużo czasu nie spędzałeś. O, cool. Tam masz ocean, crown, no. Casino. Beka, co, że możesz oglądać innych? Tak, co robią. Jesteś na golasa tutaj? Nie, możesz... nie widać, bo jest taka wnęka. A. Nie widać stąd, nie? Do. There are four tones in Chinese. The first one is, for example, ah. The first one is ah. Ah. Yes. The second one is ah. Yeah. Ah. So first one is ah. And second? Ah. 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 Yes. The third one is. Third one is ah. Ah. Yes. Ah. Ah. That's yes, nice. That's nice. The last one is ah. Ah. Yes. Ah. 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 Yeah, it's nice. How about now faster? Like ah. Like you did before. So well done. I'm impressed. Yeah. That's it. It's, there's no sugar there. We need to try. You have no, to no, try. I cannot. Thank you. He's so self-disciplined. He is. I am. Yes, we are, sir. Where did you buy this? Just the market, you know. Here. Yeah, here. Yeah. So we have how many pieces? One. That's for you, the ugly one. It's just like. You sure it's safe? Of. No, you're gonna die after that. No, no. Okay, I'll show you. Okay. Don't worry. But why there are so many? This white. Sugar. This is good, right? No, no. It's awesome. This is good. Stan? No, thank you, really. You don't eat sweet? No. She packs it in a very beautiful... If I didn't see it, I wouldn't buy. It's $25. Co kurwa? And now my Polish side is saying, $25? You should try it, man. It's really good. You will regret. Stan, you will regret. I'm catching here and... 就是你可能会以后一遇到什么就想尝试除非你真第一次就过量或者是特别特别多你才会有那种 addicted 不然你就是一次或两次都 OK 其实你只有那种比较轻松的感觉 Please show it again Try it My watch Polska. Podaka. Later. Po długich rozmowach wracam teraz do swojego pokoiku. Taki mam widok. Jak wychodzę z pokoju, zapomniałem pokazać, sorry.
A. Wchodzimy, proszę państwa, do mojego jakże pięknego pokoju. O Jezus. Idziemy spać. To był najdłuższy dzień mojego życia, serio. Czuję się, jakbym miał zaraz zemdleć. Spałem tylko 3 godziny. Bo jest późno, mega późno. Jest 11:30 chyba. Ja zbieram się do Wyra. No i co, widzimy się jutro. Muszę naładować baterię. Za 5 sekund mi padnie bateria, także... The next day. Dzień dobry! Dobra. A dzień się zaczął? Nie ukryłem, nie no, już wstałem. Napełniam wannę wodą, żeby znowu wziąć się gorącą kąpiel. Melbourne. Takie jest Melbourne. Zazwyczaj pada. W większości pada, jest zachmurzone. I co ci z dobrego widoku? Jak zawsze czuję się jak podczas apokalipsy. Tam gdzieś jest mieszkanie. Mieszkanie Georgia. Grzegorza, tylko nie wiem gdzie. Za godzinę muszę wyjść. Ale nie darowałbym sobie, jakbym jednej rzeczy nie zrobił. Poranne pompeczki. O kurwa! Zawsze mnie to boli, że jak otwieram lodóweczkę w hotelu, to wszystko tak fajnie wygląda. Ja nie piję, także... O, może to bym wypił? O, za wszystko musisz ekstra płacić z mega dużo, także... Chyba sobie daruję. Dobra, mam 3 minuty, żeby wyjść z pokoju. Żegnaj pokoiku, taki fajny byś. Wracam teraz na swoje... Na swoje śmieci. Do synny. Dla mnie jest alright. Dla mnie jest ok. Pa, pa. Idziemy oddać klucz i bierzemy windę. Tak wygląda lobby. W miarę spoko. Tam był mój hotel. I teraz idę sobie coś przekąsić, mam wiele restauracji tutaj. Czekam na niego, także zjem sobie coś, popatrzę, pooglądam ludzi. Wziąłem sobie 2 sushi roll. Oczywiście to jest kurczak, nie żadne sushi, ale jest dobre. Miałem czekać na Grzeszka ze śniadaniem, no ale muszę coś przekąsić, bo umieram z głodu. Nie wiedziałem, ale tutaj tramwaje są za darmo, możesz przez całe miasto przejechać za darmo. Tramwajami? Nieźle. Idziemy zjeść teraz jakieś śniadanko. Do kafejki. Na lunch. Grzegorz, chcemy zabrać na śniadanie do pewnej słodnej kafejki. I tyle tutaj ludzi czeka. Tyle tutaj ludzi czeka na wejście. Powiedzieli nam 40 minut, żeby czekać. Ja nie mogę. 40 minut, żeby śniadanie zjeść. Hit. Ładne miasto. Chinatown w Melbourne. Tutaj nie byłem ostatnio. Jesteśmy w chińskiej restauracji. Zamówiłem sobie kurczaka. Nie wiem, czy to jest ostry kurczak. Wygląda na ostrego. Ryż. Mamy ziemniaczki do podziału. Pierwszy raz widzę ziemniaki w takiej odsłonie. Wyglądają jak frytki. Jak tam Grzegorz, jedzenie? Dobrze, zajebiste. Bardzo smaczne. Ja to zjadłem, pokonałem swoje jedzenie. Muszę powiedzieć, że jestem tak pełny, że nie wiem, nie wyjdę chyba przez miesiąc. Przez 5 minut, Boże. Czasami język gubię.
Nigdy tego nie mówiłem, ale tutaj wszyscy, jak zobaczysz, jakbyś był kiedyś w Australii, to każdy Chińczyk, oni piją od groma herbaty. I tutaj jest taki jeden sklep, Coco się nazywa. I wszyscy piją te herbaty. I ta herbata ma takie kulki. Za chwilę dostanę, będę miał tą herbatę, to pokażę wam, jak to wygląda. Nigdy tego nie próbowałem, także teraz spróbuję, zobaczymy. Dobra, mam tą herbatę. To jest mango z zieloną herbatą. Zobaczymy. Smak dziwny, ciekawy, ale dziwny. Nigdy tego tu nie próbowałem. Mam nadzieję, że zdrowe. Bez cukru, najważniejsze. Dostałem się na szybko do wieżowca. O, ale kozacki widok. Kozacki pokój. Widać całą rzekę, całe miasto. Dobra, zwijam się stąd. Dobra, jedziemy na lotnisko. Dużo czasu nie spędziłem w Melbourne, ale kupiłem tylko bilet, żeby tylko na 2 dni przylecieć i jedna noc w hotelu, bo nie jesteśmy na 2 noce. Także, ale fajna wizyta. Poznałem tego Grzegorza, naprawdę fajny gościu. Teraz czekamy w autobusie. Siedzę znowu z przodu, mam miejsce przed oknem. Będę miał fajne widoki. Wysiadamy z busa. Idziemy na samolot. Thank you. Zawsze jestem skupiony na lotniskach i zawsze nie wiem, gdzie iść. I have this book bag. I just need to see your ID. Yeah, sure. Gate number 5. Oh, that's okay. It. All done. Thank you. Thank you. Dobra, mam bilet. Wszystko jest ogarnięte. Dobra, muszę być o 19:30 na miejscu przy bramie 5. Tutaj jest brama 5. Czyli mam jeszcze jakieś 40 minut. Jestem na lotnisku. 40 minut. Więc idziemy coś zjeść. Bam. Vegetarian burger. Poszedłem do drugiego sklepiku, mieli proteinowe szejki bez cukru, same owoce i proteiny. Co kurwa? To jest mój samolot. Siedzenie 11. To jest piątka gdzieś tam. Już sobie siadłem wygodnie. Czekamy na lot. Można złapać od razu pociąg do centrala. Wróciłem już, idę do domu. No i to tyle z podróży do Melbourne. Jestem już w domu, jestem trochę podnięty. Idę szybko coś zjeść, wziąć prysznic i idę spać. Także jeśli ci się podobał film, zalajkuj, zasubskrybuj. A jeśli masz jakieś pytania, pisz, śmiało pisz. Na Facebooku, na YouTubie, gdziekolwiek. Obiecałem, że pozdrowię. Stalowa Dewastacja, pozdrawiam cię. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.